15 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym Świętego Józefa odbyło się przedświąteczne spotkanie wspólnoty seminaryjnej. Świętowanie radości Bożego Narodzenia rozpoczęło się mszą świętą, której przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupem pomocniczym Edwardem Kawą oraz rektorem seminarium duchownego i wychowawcami. Po wspólnej modlitwie klerycy zaprosili wszystkich na krótki, ale wymówny i poruszający spektakl bożonarodzeniowy, który w tym roku poświęcony był tematowi przewodniemu obecności Boga w czasie wojny i cierpienia. Uroczyste spotkanie było kontynuowane przy wigilijnym stole, gdzie zebrali się wspólnie klerycy, księża wychowawcy, nauczyciele i pracownicy seminarium. W kameralnej, rodzinnej atmosferze odbyło się tradycyjne dzielenie się opłatkiem połączone ze świątecznymi życzeniami i śpiewaniem kolęd. Na zakończenie spotkania arcybiskup Mieczysław Mokrzycki skierował do zebranych słowa wdzięczności i rodzicielskiej radości z faktu, że seminarium mogło stać się domem dla tych, którzy w wyniku wojny stracili domy, a dziś w murach seminarium odnaleźli swoją nową rodzinę. Naszymi modlitwami, smyreniami i żertwami i tody, kiedy nie... Жертвуємо тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. Чадо всіх, котрих твої благодаті не більшість цього світу. Завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру. Тіло Христа. Туда не личуляться рожденого.